W przyszłym tygodniu, pomiędzy 29 września a 2 października w Paryżu, odbędzie się 13 Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Na kongres wybiera się delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na czele z przewodniczącym OPZZ Janem Guzem. Mamy wiele spraw do załatwienia, o wielu kwestiach chcemy na kongresie EKZZ rozmawiać. Po pierwsze, będziemy namawiali europejskich związkowców do rozpoczęcia poważnej dyskusji na temat inicjatywy, którą propagujemy na forum europejskim już od kilku lat. Chodzi o europejską płacę minimalną. Wydaje się, że dla skutecznej walki z dumpingiem społecznym w Unii Europejskiej, do walki z ubóstwem, do walki z wyzyskiem pracowników w krajach Unii Europejskiej, niezbędne jest uregulowanie kwestii płac, w tym płac minimalnych. Instrumenty europejskiej płacy minimalnej, które były niedawno nawet wspomniane przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, powinny być priorytetem dla Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Drugą ważną kwestią, którą chcemy podnieść, to zwrócenie uwagi na problemy, które mogą nieść dla polskich pracowników i dla ich rodzin zmiany klimatyczne. Wpływ polityki europejskiej w zakresie zmian klimatu na polską gospodarkę uzależnioną od węgla może być bardzo, bardzo niekorzystny. To nie tylko problem branż, które są związane z węglem, to nie tylko problem przemysłu wydobywczego, to nie tylko problem przemysłu energetycznego. Chcemy zwrócić uwagę, że problem może dotyczyć wszystkich obywateli. Wzrost cen energii związanych z redukcją emisji CO2 może drastycznie wpłynąć na wzrost cen, co będzie wpływało na kondycję ekonomiczną polskich gospodarstw domowych. Na to musimy zwrócić uwagę i musimy wyraźnie powiedzieć, że polskie związki zawodowe inaczej patrzą na tę sprawę niż związki zawodowe w krajach zachodnich. Kolejną kwestią, o której chcemy wspomnieć i o której już od 8 lat mówimy zarówno na forum krajowym, jak i na forum europejskim, to nieuregulowana kwestia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 2007 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przystąpił do tak zwanego protokołu brytyjskiego, uznając za kontrowersyjny rozdział Solidarność Karty Praw Podstawowych. To podstawowy dokument Unii Europejskiej, który powinien obowiązywać wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL przez 8 lat nie zrobił nic, pomimo obietnic przedwyborczych, aby przyjąć w całości Kartę Praw Podstawowych. Ponownie na forum europejskim upomnimy się o podpisanie przez Polskę Karty Praw Podstawowych w całości. Będzie również wiele innych tematów, o których chcemy rozmawiać. Problemy z dialogiem społecznym w Polsce, problemy z dialogiem społecznym na forum Unii Europejskiej. Bardzo ciekawym zagadnieniem, o którym będzie mowa, to rozpoczęcie dyskusji nad dyrektywą o minimalnym dochodzie gwarantowanym. Wiele innych kwestii także będzie zatem przedmiotem dyskusji na forum 13 Kongresu Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, który w przyszłym tygodniu będzie obradował w Paryżu.